Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnej części analizy książki Guru Kultury Michała Wawrzyniaka, znanego w internecie jako Coach Mike. Kto ci kurwa ukradł marzenia do chuja? I muszę Wam przyznać szczerze, że to jest pierwsza książka, przy której żałuję, że sięgnąłem po nią w moim programie. Żałuję, że cię zdałam! To jest po prostu taki bełkot i strasznie się męczę czytając to. Ale spoko, myślę, że wspólnymi siłami uda nam się dotrwać do końca. Rzadko kiedy wiemy, jak zacząć. Sądzę, że z mlekiem matki wyssałem handel. Dobrze, może jednak za wcześnie powiedziałem, że się uda. Klienci mieli tupet, żeby zająć ci czas, wymęczyć cię setką pytań, po czym wziąć skonfigurowany przez ciebie zestaw, a następnie przejść się po całym mieście i poszukać tańszej alternatywy. Mieli w dupie to, czy płacisz rachunki, czy masz co jeść. Czyli co, Michał ma pretensje do ludzi, że zapoznają się dokładnie z ofertą i porównują ją z ofertą konkurencji, zamiast po prostu łyknąć wszystko, co im zaoferuje, no bo przecież on potrzebuje pieniędzy na rachunki. Ich potrzeby były najważniejsze, ponieważ nauczyli się, że inni sprzedawcy rzucali się im do kolan jak złaknione pogłaskania psy. Nie, Michał, oni byli najważniejsi dlatego, że to oni kupowali sprzęt od ciebie. Jak idziesz do sklepu i kupujesz sprzęt, to nie zastanawiasz się, czy sprzedawcy będzie miło, że kupisz jego sprzęt, tylko zastanawiasz się, jaki sprzęt kupić. Bo to ty potem będziesz z niego korzystał, to jest dość logiczne. Ponieważ klient od zawsze wiedział, że wszystkie okoliczne sklepy komputerowe walczą o jego portfel, nie był głupi. Teraz Coach Mike ma do ludzi pretensje, że nie są głupi. Popatrz, ja nigdy się nie zmienię, a jeśli podniesiesz mi ciśnienie, będę rzucał kurwami. Gdy nadepniesz mi na odcisk, moja reakcja zależy od tego, czy jestem w stanie duchowego wglądu, czy też flow, w którym błysk geniuszu miesza się z garścią szaleństwa. No, Michał, ale jesteś ostry, ale jesteś edgy. Aż się spociłem. Kto ci kurwa ukradł marzenia do chuja? W młodości słuchałem muzyki metalowej, nosiłem koszulę fana Metalliki. Czy fani Metalliki noszą koszulę? Teraz Michał opowiada nam o podejściu do klienta, którego według niego trzeba uwodzić. Co pomyśli, gdy mechanik przeprosi, uśmiechając się szelmowsko za drobny bałagan w środku zagraconego warsztatu, ale pokazy mody dopiero za miesiąc, więc jeszcze nie zdecydowali, co pokażą na wybiegu? Przecież klient od razu się uśmiechnie lub wybuchnie śmiechem. Tak, pewnie wybuchnie śmiechem, jeśli jest upośledzony. Mówimy przecież o życiu, biznesie, a najlepiej o połączeniu tych dwóch idei. Tyle, że ani biznes, ani życie nie są ideami. Na ostatnim obozie mentalnego samuraja podczas spotkania z szamanem... Na ostatnim obozie mentalnego samuraja podczas spotkania z szamanem podawałem kilka przykładów dotyczących między innymi nieruchomości. Nie wymyśliłem, to naprawdę jest tam napisane. Jeśli jesteś w związku, twoja druga połowa zawsze ma coś do dodania. 1 na 10 osób otrzymuje wsparcie, 4 na 10 spotykają się z milczeniem obojętności, a aż 5 na 10 jest aktywnie atakowanych. Skąd te dane? Oczywiście, że z mojego brzucha. Fajnie. Nie, ale Michał, serio, po co podajesz dane statystyczne, jeżeli w kolejnym zdaniu przyznajesz, że właśnie je wymyśliłeś? Rodzina patrzy na ciebie spod łba, zastanawiając się, z jakim debilnym pomysłem tym razem przychodzisz. Znowu handlujesz garnkami, odkurzaczami, magicznymi szmatkami lub najzdrowszymi na świecie pigułkami, które kosztują połowę najniższej krajowej? W tym momencie Michał krytykuje ludzi, którzy myślą, na co wydają pieniądze, zamiast natychmiast inwestować w pomysł krewnego, który właśnie przed chwilą wrócił z imprezy MLM. Faktycznie, ci ludzie, którzy myślą, no strasznie, strasznie chujowi są. Tworzą unikalną kulturę organizacji ze mną w centrum jako silnym liderem, ekspertem i charyzmatycznym człowiekiem. Unikalną? Bo to brzmi trochę jak to coś, do czego dąży każdy przedsiębiorca. Faktycznie bardzo unikalne, Michał. Następnie Coach Mike opowiada nam o swoim podejściu do relacji z klientem na przykładzie pójścia do kina. Kupujesz bilet na seans, a okazuje się, że ktoś zajął twój fotel. Teoretycznie sprawa jest prosta, praktycznie nie, bo co ci da zrobienie zadymy? Stracisz możliwość obejrzenia filmu, a jeśli poważnie ci na tym zależy, możesz usiąść nawet na schodach. Hej, a może po prostu, może powiedzieć do tego kogoś, hej, zająłeś moje miejsce. Dlaczego jeżeli ktoś zajął moje miejsce w sali kinowej, to mam do wyboru tylko robić zadymę albo siedzieć na schodach?
Czy Michał był kiedykolwiek w kinie? Czy Michał wychował się z dala od społeczeństwa? Uśmiechasz się i pytasz, gdzie jest lub kiedy przyjdzie menadżer. Możesz też wyjść, napisać spokojnie maila, załączyć zdjęcie zajętego fotela i poprosić o kontakt, napisać, że rozumiesz takie sytuacje, ale troszkę ciężko ci było ze śrubkami wbitymi w dupsko. Więc gdyby była szansa na kolejny bilet, a może nawet kilka w ramach bonusu, ciągle uwielbiałbyś to kino. Co się w ogóle dzieje w tym fragmencie książki? Ten ktoś, kto zajął twoje miejsce w kinie, ma jakieś swoje numerowane miejsce. Możesz go poprosić o zwolnienie swojego miejsca, albo po prostu usiąść na jego miejscu, jeżeli nie chcesz robić zamieszania. Tymczasem Michał sugeruje, że rozsądną opcją w tej sytuacji jest skontaktowanie się z kierownikiem kina i wyciągnięcie od niego kilku darmowych biletów. I czego ten przykład ma nas nauczyć, poza tym, że Michał nie wie, jak działa kino? Nasz Dream Team sprawi, że wzrośniemy lub uschniemy. Wyssie z nas zasoby albo zadba o to, by było ich więcej. Wiecie, jaki jest problem z tą książką? Taki, że duża jej część to pisanie oczywistości w pseudomentorski sposób. Na przykład tu jest cały dział o tym, że jeżeli chcemy mieć w swojej firmie dobrych pracowników, to musimy zatrudniać dobrych pracowników. Wychodzimy, pokazujemy się światu i natychmiast hejterzy wyskakują jak Filip z konopi. Czasem odnoszę wrażenie, że są upaleni konopiami po czubki głów. Nawet żarty Katarzyny Michalak są śmieszne w porównaniu do tego. Bo co? Bo Filip z konopi. Więc konopie, czyli że narkotyki, to jest takie śmieszne. Kumacie? Coach Mike bawi się językiem. Ale segway, nie? Ale nawiązanie. Dobre, mocne. I odważne, bo to żart z narkotyków. To takie edgy. Paradoksalnie im więcej hejtu, tym lepiej rozumiemy, na czym polega. W końcu uczymy się podchodzić do niego z humorem i dystansem. Chciałem w tym momencie wam pokazać, jak Coach Mike podchodzi z humorem i dystansem do hejtu. Ale niestety Coach Mike wyłączył komentarze pod wszystkimi swoimi filmami na YouTube. Więc nie wiem, obejrzyjcie sobie film Ahusa, jest tu podlinkowany gdzieś. A potem wróćcie do tego cytatu z humorem i dystansem. W końcu obejrzałem szokujący film 2012. W sensie, że co, że szokująco chujowy? Musisz kupić płytę Wawrzyniaka, bo bez niej będziesz się czuł jak Golas na skutym mrozem jeziorze, a ta wiedza to jedyna deska ratunku, po której przejdziesz nad przeręblem. Nie wspominając o tym, że soczyste treści ogrzeją cię niczym naga, ciepła eskimoska. Pomijając nawet tą nagą, ciepłą eskimoskę, z kim jest ten koleś w ogóle? Pomijając nawet tę eskimoskę, to przerębel, to jest taka dziura w lodzie. Nie potrzebujesz deski, żeby po niej przejść, bo możesz ją obejść. Czy on nam próbuje po prostu powiedzieć, że to, co robi, nie ma żadnej praktycznej wartości? Podstawy e-marketingu w sieci uczą, że ostatnią cyfrą ceny powinno być 7 lub 9,99. Podstawy matematyki uczą, że 9,99 nie jest cyfrą. Powstały bowiem specjalne serwisy do profesjonalnego chwalenia się. Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter to zaledwie kilka z nich. Powinieneś być obecny na przynajmniej kilku z nich, a także paru dodatkowych. Znajdziesz je w sieci. Po pierwsze powtórzenie, po drugie serwisy internetowe znajdziesz w sieci. Dzięki za info, Michał. Po trzecie, powinienem być obecny w kilku z nich i jeszcze w paru? Czy ta książka w ogóle przeszła jakąkolwiek korektę czy coś? Jeśli masz około 40, istnieje szansa, że wiesz, o kim mowa. Jeśli jesteś szczylem, to może nawet nie umiesz czytać, haha, i właśnie słuchasz audiobooka Guru. Och, nie obrażaj się, poważnie, kiedyś to były gazety. To samo dotyczy muzyki, a dziś, ech. Pomyślcie sobie, jak ja was muszę kochać. Wyobraź sobie, że masz 30 zł, patyk i kawałek kartki. Twój biznes rusza i nikt o nim nie słyszał albo umiera, bo wszyscy o nim zapomnieli. Nie masz wyjścia, za moment trafisz na bruk. Szukasz kogoś, kto przez miesiąc będzie codziennie pojawiał się na godzinę w jednym z bardziej zatłoczonych miejsc w okolicy i wywoływał zamieszanie. Cel? Zwrócić uwagę na twój biznes. Wyobraź sobie, że wymagasz, by ten ktoś wsunął sobie chorągiewkę, którą zrobiłeś z patyka i kartki z twojej numerem telefonu, logo czy nazwą firmy w tyłek. Następnie ma stanąć na środku ulicy, skrzyżowania czy ronda i kręcić zatkiem ósemki. Nie. Poddaję się. Przepraszam was, ale nie jestem w stanie po prostu. To jest pierwsza seria złych książek, mam nadzieję, że ostatnia, której nie skończę. To jest ostatni odcinek tej serii, zostało mi jeszcze 40 stron tego gówna. Nawet przeczytałem kilka ostatnich, żeby sprawdzić, czy płynie z tego jakiś wniosek. Nie.
nie płynie. Więc moi drodzy, wybaczcie, ale tym razem poległem. Mam nadzieję, że docenicie moje cierpienia, klikając przycisk subskrypcji, jeżeli dotąd tego nie zrobiliście, no i oczekując na kolejne odcinki. Ja muszę teraz odpocząć, ale do zobaczenia w przyszłości przy czymś bardziej zjadliwym mimo wszystko. Żegnajcie.